Witamy ponownie w programie Jak ugryźć jabłko. Ja nazywam się Mikołaj Zawodziński, a moim dzisiejszym gościem będzie malarz formy dosyć niekonwencjonalnej, czyli pan Mariusz Gosławski. Witam, panie Mariuszu. Witam. Więc może przybliżyłby pan naszym widzom, jakaż to jest ta forma niekonwencjonalna, której, jak sam pan powiedział, był prekursorem w zasadzie w naszym kraju. Domyślam się, że chodzi o kawę. Dokładnie. I pojawiła się ona jakieś 13 lat temu. Zaraz na studiach, po studiach pojechałem do siostry do Wrocławia, a że zawsze pociągnęło mnie malowanie w plenerze i zafascynowany byłem Van Goghiem, plenery, natura. Więc przez jakiś czas malowałem gdzieś tam Wrocław farbami, no ale w pewnym momencie brakło pieniędzy na farby. No i trzeba było wybierać, albo kupić farbę, albo kupić zupę. No i znalazła się jakaś tam kawa rozpuszczalna u siostry, więc mówię, a spróbuję tym zrobić. Narysowałem halę targową, zrobiłem szkic, no i mówię, spróbuję tą kawą. Wrzuciłem tą pracę do internetu, no i pierwsze komentarze, które były, chcemy więcej. I odpisywałem, nie więcej nie będzie, bo ja kawą nie umiem malować. Zrobiłem pierwszą pracę, no i się tak przylepiło to do mnie. Także później już sama kawa była. Zacząłem się samemu uczyć. Jak tą kawę przyrządzić, zresztą sam nie piję kawy, nie lubię, więc nie bardzo wiedziałem, czy to zagotować, zaparzyć, czy kawa rozpuszczalna, czy fusiasta. To w sumie dosyć ironiczne, że malarz kawą nie przepada za kawą. Nie. Piłem może ze 3 razy kawę i nigdy więcej. Czyli jednak niech zostanie na płótnie. Niech zostanie na płótnie, chociaż czasami się śmieję, że te prace później można wrzątkiem zalać i wykręcić, jak coś będzie w jakiejś wielkiej desperacji. No ale tak się zaczęła ta przygoda z kawą, no i później poleciało. A mówi pan, że pojechał pan właśnie do Wrocławia odwiedzić swoją siostrę i lubił pan malować plenery. Czy pański kierunek edukacji też był, czy skończył pan jakąś szkołę sztuk pięknych, czy jednak to malowanie to było hobby, które dopiero potem przerodziło się w część pańskiego życia? Może tak zacznę od końca. Pamiętam najstarszą pracę z jakąś w przedszkolu, gdzieś 2 górników namalowałem. A po szkole plastycznej, po szkole podstawowej, no w 7 klasie już wiedziałem, że to będzie liceum plastyczne Jezuńskiej Woli. No i 5 lat żmudnej, ciężkiej nauki. Ale mój profesor malarstwa, pan Franciszek Kubiak, zresztą założył tą szkołę. Mówił, że artysta powinien umieć malować wszystkim, na wszystkim i wszystko. Więc bardzo wymagający, kreślił nam długopisem pracę. No i to mi gdzieś tam w głowie zostało. No a po drugie mówił, żeby malować z natury. To, co widzimy. Więc ja lubiłem malować w plenerze, lubiłem architekturę. Opowiada pan o tym, jak rozmawialiśmy przed wywiadem, jaki status, można powiedzieć, osiągnął pan będąc tym malarzem kawy znajdującym się na rynku we Wrocławiu. Może pan coś opowie naszym widzom o tym? No kawą malowałem 10 lat. Przez 10 lat jeździłem mniej więcej w okresie wakacyjnym, bo wtedy miałem możliwość, żeby u siostry nocować. No i na początku to sobie wychodziłem tak po prostu w plener pomalować, żeby jakieś tam prace powstawały. Do czasu, kiedy nie padło pierwsze pytanie od widzów, po ile pan sprzedaje te prace. Więc wtedy musiałem się nauczyć sprzedawać te prace, siebie sprzedawać. I pamiętam taką sytuację. Siedzę sobie na rynku, wkoło mam ten swój bałagan z kawą i co chwilę ktoś się pyta, czym maluję. Więc ja powiadam, że to jest kawa, no i ktoś podszedł i powiedział, niech sobie pan na teczce napisze, że to jest malowane kawą. Nie będzie trzeba co chwilę ludziom opowiadać. I ci, którzy podchodzili, tak wielkie oczy jak kawą. Więc ja dawałem do spróbowania, żeby albo, nie wiem, wypić, polizać pędzelek. No i później po kilku latach, jak już ta kawa się tak do mnie przykleiła i ludzie kojarzyli mnie z tą kawą. W życiu różnych artystów bywa różnie, nie zawsze się uda zarobić, czy na obiad, na zupę, więc przyszedł taki moment, gdzie chyba zostałem takim prawdziwym artystą i poznałem życie ludzi bezdomnych. Więc tak byłem uzależniony od bicia zegara na katedrze wrocławskiej,
I pamiętam, że na 13 chodziliśmy na zupę do sióstr zakonnych, więc od 8 do 13 siedziałem na Ostrowie Tumskim, malowałem. No a później turyści przenosili się na rynek, więc od 14 do 21 siedziałem gdzieś na rynku. No i akurat znalazłem takie miejsce, gdzie byłem pod obstrzałem różnych mediów, więc za to pan prezydent mnie gdzieś tam śledził na głównej stronie miasta. Przecież to było też ciekawe, bo ci, którzy mnie w internecie śledzili, czy na Facebooku, ja zawsze pisałem, gdzie będę, mówię, no wejdźcie sobie na stronę miasta, poszukajcie kamery i zobaczycie, czy siedzę, jak będę siedzieć, to przyjdziecie. No i pamiętam taką sytuację, kiedy już wróciłem do Bełchatowa i na dworcu dostaję telefon, gdzie pan jest, bo pan jest na drugi dzień o 10 rano potrzebny. No mówię, wróciłem już, idę do domu. No to pan wsiada na następny autobus, wraca, bo na 10 zapraszamy do RMF-u. Będziemy jakiś tam program nagrywać. No i pan będzie malował to, co widzowie tam będą opowiadać. Więc ja wsiadłem na następny autobus, zajechałem na rano do Wrocławia. Po 4-godzinnym programie dostaję SMS z Egiptu. Wiesz, Gosławski, żeśmy cię słuchali w radiu. Gdzie Egipt? A tu ja taki mały artysta sobie na rynku siedzę. No i tak się zaczęło jakoś tam, więc zaczęli ludzie palcami pokazywać, że to ten od kawy jest, jakieś tam wywiady, telewizje, prasa. A wspominał pan jeszcze o tym malowaniu na żywo, prawda? Gdzie zaczął padać deszcz. I może właśnie to jest fajne, jakby wstępnie opowiedział pan, jak wyglądała sytuacja i powiedział też może trochę o trwałości tych prac, o delikatności. Czy ta kawa na tym płótnie jest tak wdzięczna, że się trzyma, nie schodzi, łatwo się tym maluje, czy jest to dosyć taki środek wrażliwy na środki zewnętrzne? Tak, no ja zresztą moją ulubioną są akwarele, jedne z najtrudniejszych technik. Ale kiedy zacząłem kawą malować, to stwierdziłem, że akwarel to jest technika dosyć łatwa. No musiałem się sam techniki nauczyć, bo nie było nigdzie w internecie, w książkach, jak tą kawę przyrządzić, jak tym malować. Zresztą kiedy były pogody 30 ponad stopni, to ta kawa mi się przylepiała z pędzelkiem do pracy. W zimą znów był problem, bo ta kawa nie chciała schnąć, więc trzeba było znaleźć jakiś tam sposób, jak tym malować. No i tak metodą prób i błędów, a to fusami malowałem, a to zaparzałem kawę, którą gdzieś tam od kogoś dostałem, a to mieszałem rozpuszczalną z fusiastą. Ta kawa po iluś tam miesiącach ciemniała mi, stojąc w różnych tam słoiczkach, miałem tak tu miesiąc, stała tu pół roku, czasami spleśniała. No i sam techniki musiałem się nauczyć, jak to, no bo w sumie mamy brązowy, brązowy, brązowy. Czasami na rynku ludzie patrzyli i tak miałem w miseczce różne kawy, ja te kawy mieszałem. No z zewnątrz to widać, no tu brązowe, co tu mieszać? A ja już te odcienie tak widziałem, że jakby było troszeczkę ociemnienie potrzebne, więc tak mieszałem. Ta jest przed 3 tygodni, ta jest świeżo zaparzona. No i tak powstawały różne prace. Jak z trwałością, podobno praca nie blaknie, znaczy do 150 lat wytrzymuje. Więc akwarele znikają trochę wcześniej. No chyba, że się wcześniej zliże tą pracę, no to zniknie wcześniej. No. Ale około 150 lat spokojnie. Czyli można jeszcze wnukom przekazać jeszcze w razie można, czego, tak, jak ktoś taki obraz nabędzie. Jakie było pańskie dotychczas największe zlecenie? I tutaj nie pytam o kwoty, tylko o format, bo to mnie ciekawi. Czy raczej kawowe. Malowanie kawowe, dokładnie, kawowe stricte. Czy to raczej są małe obrazki, czy dostał pan wielkie, olbrzymie zlecenie, portret, pejzaż? No miałem 4 chyba, takie duże. Dla mnie na kawę to są duże, bo to jest 50x70. Więc to jest duży format. Przez pierwsze 2 dni to z tego papieru się szmata zrobiła, bo tam no, maluje się prawie samą wodą. To nie jest gęsta farba, że sobie mogę nałożyć. Więc przez pierwsze 2 dni w ogóle nic nie było widać. I to był most grunwaldzki dla jakiegoś wykładowcy Politechniki Wrocławskiej, który projektuje mosty. Nie wiem, ktoś tam mu chciał czy na imieniny zrobić prezent, więc to był pierwszy taki duży. Później powstały 2 kościółki z łasku.
No i ostatnia moja duża praca to był portret Piłsudskiego, który obecnie wisi u wójta w Kleszczowie. O, proszę, też, czyli portrety też. Też się zdarzają, też, ale jednak wolę architekturę, domki, jakoś tak łatwiej mi idzie. Więc czasami na warsztatach mówię, że no proszę zaparzyć kawę, wziąć pędzelek, papier i zacząć malować. Koniec techniki. Wydaje się prostsze, a jednak z pańskiej opowieści no to ciężki orzech do zgryzienia tak naprawdę. No ja się kilka lat jej uczyłem, więc no, trzeba spróbować. A mówił pan właśnie o tym, że w tym momencie jest już więcej osób, które się tą kawą interesują pod tym względem. To jak to do pana doszło w zasadzie? Czy pan się często spotykał z tym, że ludzie zaczęli panu wysyłać swoje prace? Czy mówić, że zainspirował ich pan do tworzenia w tej kawie? Czy skąd się pan zorientował, że jest coraz większa popularność? To jest tak, no ja wrzuciłem te prace najpierw na jakąś tam galerię internetową. Wrzucałem pracę na swojego bloga, więc no, siła internetu była taka, że ludzie sami szukali czegoś, więc znaleźli kawę. Ludzie na rynku mnie się pytali, jak tą kawą malować, więc prowadziłem warsztaty. Więc no ona się pojawiała na uniwersytetach trzeciego wieku, w szkołach, w przedszkolach. No i niektórych to wciągało, więc zaczęli próbować samemu. Czasami znajdowałem swoje prace kopiowane. Zdarzyło się niestety, to panu? W sensie, no zdarzało się. To może być ciekawa historia, jakby pan trochę więcej o tym powiedział. To nie było może zbyt przyjemne, bo to ludzie no, kradli moje prace i podpisywali się, że to swoje. Nie chciałem się jakoś tam procesować, nie wiadomo jak. No dobra, niech już będzie, no spróbowali, mi się cieszę. I nic pan z tym nie robi? Nawet nie kontaktował się z nimi? Nie no, pisałem, no ale to oni uważali, że znaleźli w internecie gdzieś tam wzór czegoś, domku. Pamiętam taki obraz dworku we Wrzosach koło Bełchatowa. No i ktoś malował z Białego Stoku dworek we Wrzosach, który jest koło nas. Akurat no. Się natknę, prawda? A jak się pan czuje w zasadzie, jeżeli tak stricte już mówimy o pańskich odczuciach, będąc takim właśnie prekursorem, założycielem, odkrywcą w naszym kraju, takim jednym z nich. Nie, pan wspomniał o tym artykule, że 6 osób było wymienionych, tak? Tak, wtedy było 6 osób. No jest to fajne, ale jakoś tak to nie jest jakiś taki mój priorytet, że wow, teraz ja będę tutaj z podniesioną głową chodzić, że to jest moje takie. Nie, ale zawsze... Każdy może spróbować. Zaskakujące było to, jak pan powiedział właśnie o tym, jak pilnowano panu miejsca na tym rynku we Wrocławiu. No, sam byłem zaskoczony, bo że chyba to mówiliśmy tak... to poza kamerami, jeżeli dobrze pamiętam. Sam byłem zaskoczony, że to tak wygląda, bo nie zawsze udawało mi się do Wrocławia jechać. Więc po iluś tam tygodniach czy miesiącach, jak znów wracałem, to ci okoliczni, którzy tam prezentowali swoją sztukę, czy muzycy, czy bańkarze, mówili, że wiele osób przychodziło w to miejsce i chciało wystawić się ze swoimi pracami czy z czymś, więc mówili, że tutaj nie można, bo tu siedzi taki pan, który kawą maluje i on zawsze może przyjść. Także no mówię, bez przesady, no będzie zajęty, sobie obok usiądę. No ale oni uparci byli, że to jest moje miejsce i wszyscy się przyzwyczaili, że ja tu siedzę i tak trzymali. W zasadzie no, nie samą kawą człowiek może żyć, więc słyszałem, że zajmuje się pan też innymi dziedzinami sztuki. Można by długo wymieniać. No to właśnie niech pan nam trochę przybliży, bo to jest ciekawa kwestia. Można powiedzieć, że ta kawa faktycznie jest to pańskim symbolem już w zasadzie, ale też może pan nas zaprezentuje się nam tutaj od innej strony też. No tak jak wcześniej wspomniałem, ten mój profesor tak nas może nie tyle kazał, co zmuszał nas do myślenia, żeby różnych technik używać, uczyć się różnych tematów. Więc tak też próbowałem. No wtedy, jak do liceum chodziłem, można było wybrać albo farby olejne, albo akwarele. No i akwarelki były dla mnie tańsze, więc wybrałem akwarelki, którymi do dzisiaj maluję. No i to była taka technika, która się na początku do mnie przylepiła. Bo ja lubiłem pracę tworzyć szybko, żeby tam była ekspresja, a nie tak jak przy farbach olejnych, gdzie się długo malujesz, młodnie, trzeba czekać. No a później z biegiem czasu, szukając różnych tematów, okazało się, że ja zaczynam pracę malować seriami. Czyli na przykład jak pojawiają się portrety, to malowałem ich 80. Później jakieś tam kwiatki. No głupio tak malować jednego czy dwa kwiatki, więc też jakieś tam z 50 zrobiłem.
No i tak po kawie mniej więcej jednocześnie pojawiła się sztuka japońska. Właśnie o to też miałem zapytać, zahaczyć ten temat. Która mnie w ogóle zafascynowała, zresztą sztuka japońska chyba była jeszcze wcześniejsza od kawy, czy kultura japońska może, bo taka sztuka później przyszła. No i prace malowane tuszem, bardzo ubogie, czarno-białe. Więc tego, tuż miałem tam jakieś inspiracje, więc uczyłem się różnych rzeczy z internetu. Później pojawił mi się nauczyciel z Hongkongu, który znalazł te moje prace i tak wymyślił, że on co jakiś czas będzie mi wysyłał zdjęcia swoich prac, żebym ja się na bazie jego prac uczył. Na sztuce Dalekiego Wschodu, ja tak mówię, że to jest taka sztuka matematyczna, że jest kolejność ważna, więc jak przesyłał mi na przykład pracę bambusów, to były listki poznaczane. Ten pierwszy trzeba zrobić, ten drugi, strzałeczki, w którą stronę. To nie jest tak, że sobie namaluję jakkolwiek. Czyli taka ogromna precyzja w zasadzie. Także tam jest dużo techniki i takiego, no mówię, tam jest matematyka taka. No i on mi co jakiś czas wysyłał te swoje prace oznaczone. I czasami jak tak patrzyłem, to taki wykres na matematykę, jak na klasówkę się uczyć. Mniej rysunku, a więcej tych cyferek. Do tego wszystkiego były komentarze po chińsku czy po japońsku, więc w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, bo nie znam ani jednego, ani drugiego. Pamiętam, jak na warsztatach kaligrafii japońskiej, sam jak prowadzę, zaczynamy od bardzo prostych znaków. No i pierwszym znakiem jest cyfra 1. To jest pozioma kreska. No i pół godziny piszemy poziomą kreskę. Tam jest też dużo matematyki, ważne jest zakończenie, grubość, długość. Więc zaczęło się od kaligrafii, no a później przyszły sławne bambusy. To jest taka roślinka, z której się malarstwo japońskie zaczyna. I czasami powtarzam na warsztatach, że jak ktoś nie umie bambusa namalować, to niczego innego w sztuce japońskiej nie namaluje. No i też czasami słyszę, że a tam bambus, parę listków. Więc daję pędzelek, no i jest problem, jak to zrobić. No ja się liścia uczyłem 3 miesiące malować. Jednego liścia. Tak. Żeby był poprawnie, zgodnie z tamtymi zasadami. To jest niesamowite. I pamiętam, jak na jakiejś konferencji na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie miałem swoją wystawę, przyjechał ambasador Japonii. No i był w ogóle zaskoczony, że Polak, który nigdy nie był w Japonii, potrafi po naszemu malować. Więc jak się dowiedział, że ja uczyłem się z internetu, z książek, z jakichś tam czasopism, to był w ogóle w szoku, że to się tak nie da. Że to trzeba mieć mistrza jakiegoś Japończyka. No i miałem okazję poznać mistrza kaligrafii japońskiej z Wrocławia, który mi, zresztą był w Bełchatowie, prowadził tutaj warsztaty i mówi, że Wielgosławski, ty to w sumie mógłbyś już w Japonii warsztaty prowadzić. To zacznijmy od kawy. Okay. To jest ta moja pierwsza praca, która powstała kawą. To jest pierwsza praca. To jest pierwsza, gdzie w ogóle nie miałem pojęcia, jak kawą malować. Więc tutaj sobie pracę całą pomalowałem kawą i wymywałem wodą. Mówię, może tak jakoś to wyjdzie. No ale tam, gdzie wymyłem za bardzo, więc miałem w słoiczku kawę rozpuszczoną, no i zacząłem poprawiać. Także tak amatorsko trochę to wyszło. Czy ja wiem? W sensie nie, muszę to panu powiedzieć, że jak mówi pan, że to jest pana pierwsza praca, że pierwszy raz w życiu eksperymentalnie taki, spróbuję, tak, w sumie maznę sobie trochę tą kawą, to efekt jest piorunujący, naprawdę. Także to jest mój taki debiut. Tu mamy Ostrów Tumski. To jest praca, która 10 lat później powstała. Także to już jest 10 lat doświadczenia, setki wylanej kawy, zmarnowanego papieru. Ta praca jest rewelacyjna, ale przez chłop widać ogromnie. Jest różnica. Naprawdę. Jest różnica. W intensywności, w kontraście naprawdę. No i tak się pojawiał, o tu weźmy na przykład, to jest ten sam budynek. Widać różnicę. Zdecydowanie. Ale widać też taki, na tych starszych pracach, w sensie tych późniejszych, widać taki charakterystyczny błysk na nich. Ten błysk to jest kawa rozpuszczalna. Kawa fusiasta jest matowa, ale kawą fusiastą się trudniej maluje. Z czego to wynika? Ona jest rzadsza, trzeba ją
proces samego przygotowania jest o wiele dłuższy, więc trzeba gotować, parzyć. Pamiętam pierwszy raz, jak zagotowałem kawę i zacząłem jej kipieć. Nie bardzo wiedziałem, co zrobić. Ale później nauczyłem, że ona do góry idzie, także co jakiś czas trzeba gaz zmniejszać, żeby ona zgęstniała trochę. Kawą rozpuszczalną trochę łatwiej się maluje. No szczególnie jak ja maluję na ulicy, więc no gdzie tu zaparzyć kawę, no taką fusiastę, a tak to nawet jak zimną zaleję, to jest łatwiej. Więc głównie tu jest Wrocław, 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 no ale pojawia się też Łódź. Tu mamy na przykład EC1. Mhm. To był taki projekt, rok 2000, któryś jeden masy tu jest. A kojarzę, to jest chyba niedaleko Dworca Fabrycznego, tak. Dobrze mówię? Tak, to jest naprzeciwko. Kojarzę ten budynek, tak, ale tak. Jest bardzo dobrze oddany, naprawdę, rewelacja. No to był taki projekt, który w Łodzi Stare Kino organizowało dla młodych artystów. Mhm. Więc ja się też zgłosiłem, okazało się, że byłem najstarszy z tych młodych. No i padł pomysł, żebym namalował Łódź kawą. To miała być jedna praca, czy na przykład cykl? Nie, to był cały cykl, bo to miała być wystawa w kawiarni hotelowej. Więc zrobiłem kilka wyjazdów do Łodzi. Obejrzałem różne obiekty, takie w miarę znane, które by się z Łodzią kojarzyły. Porobiłem zdjęcia. No i tak pół roku się zbierałem, żeby to namalować. I pamiętam, otwarcie było 21 stycznia i ja zabrałem się 1 stycznia za malowanie. Mhm. Więc miałem 3 tygodnie, żeby zrobić, chyba 21 tych prac powstało, więc dziennie jedna. Także jak maszyna malowałem, jedna schła, malowałem drugą. Więc Łódź się tak była tym drugim miastem. A tak oprócz pańskiego konika tej kawy, ma pan jeszcze jakieś inne swoje prace? Na przykład tak jak pan mówił, czyli że równie poważnie traktuje pan sztukę japońską. Mamy to trochę, zaraz znajdziemy. No mamy tutaj te sławne bambusy. Może pan do kamery jeszcze pokazać? To była jedna z moich pierwszych prac. Japońskich. Ale faktycznie mają taki, jak się na nie patrzy, to aż człowiekowi przyjemnie, że tak hipnotycznie działają, naprawdę. No i tych listków się uczyłem 3 miesiące. Można zobaczyć bliżej? Ale mam też... tu mam na przykład górę Fuji. Mhm. I to jest o wiele lepsza praca niż te bambusy. Mimo tego, że jest prostsza. Jest prostsza, tu jest kilka lat różnicy. Myślę, że jest jakieś 5, może 7. Ale tu jest większa głębia. Mhm. Ale żeby do czegoś takiego dojść, ja musiałem ileś tam godzin spędzić, tygodni, żeby patrzeć po prostu. Tylko patrzeć. No i tu akurat mam, tak mi się otworzyło, najtrudniejszy znak kaligraficzny jest Enso. Mhm. Czasami opowiadam na warsztatach, żeby prawidłowo Enso namalować, trzeba uchwycić moment między jedną myślą a drugą myślą. Bo my non-stop myślimy. Mhm. Więc żeby to wyszło prawidłowo, trzeba przestać myśleć. No i czasami tego uczę na warsztatach, jak przestać myśleć i namalować prawidłowe kółko. Czyli pańskie warsztaty nie tylko stricte rzemieślnicze, ale i takie właśnie duchowe, można powiedzieć. Tak, bo dla mnie sztuka japońska nie jest tylko malowaniem. Nie efekt, tylko droga. Tylko bardziej tą formą medytacji, kiedy można odpocząć, zrelaksować się. Wejść w siebie. Teraz przejdźmy do kolejnej, że tak powiem, kategorii pytań, tym razem dotyczącej festiwali sztuki. Mówił pan, że brał pan udział w kilku festiwalach. Czy to tylko w naszym mieście, czy tylko w innych miastach, czy jednak? Nie, to są... to były różne festiwale. To nie tylko i Bełchatów, i pojawił się Szczecin, Poznań, Wrocław, Dolny Śląsk, Łódź, ale pojawiały się też festiwale kawy, gdzie prezentowałem swoją kawę. Na miejscu można było popatrzeć, jak te prace w ogóle powstają. Więc malowałem na żywo, miałem tam jakiś swój stolik i można było sobie
podejrzeć mnie, jak te prace powstają. Nie, dla mnie to jest niesamowite po prostu, jak się pana słucha, że to jest droga takiego prawdziwego artysty. Jak sam pan mówił, że trudne początki, kiedy już trochę gorzej było z finansami, to rozpoczęcie malowania kawą, która stała się pańską ikoną, ten etap, jak to pan ujął, bezdomnego, prawda, ludzi bezdomnych. Aż po właśnie wystawy, po warsztaty, zahaczanie o inne nurty, aż po uczenie innych, czyli zostanie takim mistrzem już w zasadzie. To jest niesamowite, naprawdę. Po prostu jak ale dla mnie to jest filmowy. taka codzienność. Takie coś normalnego, że po prostu biorę pędzelek, farbę, kawę, tusz i maluję. Nikt mnie do tego nie zmusza. To, że komuś chcę pokazać, jak to zrobić, sprawia mi wielką przyjemność. Że kogoś mogę też tego nauczyć. To nie jest tak, że nie wiem, staję na piedestale i teraz wy mnie tutaj oklaskujcie, bo to jest bez sensu. Bo ja się więcej uczę, kiedy ktoś lepszy pokaże mi swoją pracę i powie, wiesz, Gosławski, tu byś poprawił. Więc moje ostatnie pytanie już na ten wywiad. Niestety, bo muszę przyznać, że bardzo przyjemnie się go prowadzi i samą przyjemnością było poznać tę stronę właśnie kawy Japonii, co jest, jak rozmawialiśmy zresztą, dosyć niespotykane u nas. Tak. Więc moje ostatnie pytanie brzmi, nawiązując do nazwy programu, jak ugryźć jabłko? Czyli jak zacząć? Porady dla ludzi, którzy chcieliby zacząć. Odpowiedź byłaby prosta, trzeba po prostu zacząć. Przede wszystkim się nie bać. To powtarzam na warsztatach malowania kawą. Nie bój się. Jak nie wyjdzie, zrobisz drugą pracę. Czasami prowadzę korepetycje z rysunku, z malarstwa różnych osób. Pamiętam takie zajęcia dla ludzi już o wiele ode mnie starszych. I oni te zajęcia traktowali jak zabawę. Oni nie będą wielkimi artystami. Zresztą nawet nie chcą, żeby to było nie wiadomo jakie takie ach i och, żeby się ktoś zachwycał. Oni po prostu chcą dobrze spędzić popołudnie, wieczór, czasami pochwalić się gdzieś tam znajomym, a przede wszystkim mają tu sprawiać radość. Dziękuję panu za ten bardzo przyjemny wywiad, a was, drodzy widzowie, zapraszam do następnych odcinków. Dziękuję jeszcze raz.